Ja chciałbym dzisiaj postawić pewne praktyczne pytanie na temat świata i dzisiaj o czy stwarzanie, czy rekonstrukcji państw, funkcji, które na podstawie informacji częściowej tej funkcji, to znaczy tych wartości funkcji. I te wartości funkcji dają się zaburzone pewnym błędem, pewnym losowym. Ten problem jest analizowany z różnych punktów widzenia i różnych modelach, m.in. z aproksymacji, statystyki. Statystyka to się mówi o nieparametrycznej regresji, albo po prostu statystyka jest tym no, zwykle rozpatruje się taki przypadek, kiedy jeśli już jest ten mały start, to założenie, to ono jest parametry, które założenie jest ustawa, tak? Bo na przykład te tam spływają z kością, nie podlegają zmianie. Tak? Tutaj ja chcę dopowiedzieć coś bardzo ogólnego, że nie tylko punkty, które produkujemy, możemy wybierać, ale również parametry tego zaburzenia. W tym przypadku będziemy mówili o możemy wybrać wariancję, z jaką ten mały strzał to zaburzenie będzie obliczane. Czyli jakie otrzymamy. No dobrze, to zobaczmy, jak wygląda formalne sformułowanie problemu. Mianowicie będziemy, tutaj żyjemy w klasie funkcji, które są definiowane na osce jednostkowej, wielowymiarowej. I parametrami tej klasy są D, liczba zmiennych, R to jest wartość i R to jest wykładnik kwadratu. Zakładamy, że te funkcje są razy rozrzutkowane w sposób kwadratowski. No, wszystkie pokłady cząstkowe rzędu R, tak, są kwadratowskie ze zwykłym rho. Tak, czyli gładkość tutaj jest reprezentowana przez sumę R plus rho. No i naszym celem jest aproksymacja funkcji w normie LP, przy czym B jest mniejsze niż to jest istotne, że jest mniejsza od nieskończoności. Jeśli B jest nieskończoność, to tam różne, no, trochę inne techniki trzeba stosować. No i tak jak powiedziałem, chcemy aproksymować, bazując na pewnych obserwacjach funkcji, obserwacjach z pewnym błędem w skończonej liczbie punktów. No i tak, czyli będziemy istotnym komponentem tego modelu jest informacja. Więc zobaczmy formalnie, jak tą informację zdefiniujemy. No, najpierw informacja adaptacyjna. Informacja adaptacyjna to jest taka, gdzie czyli wybieramy punkty x i j z naszej kostki, z dziedziny. My tutaj wszystko jednak to interpretujemy, czy obliczamy, czy obserwujemy, wszystko jedno. Dostajemy y i j, które są równe wartości z pewnym zaburzeniem, tak? No i to zaburzenie nazywamy noise'em, a J zakładamy, że on jest gaussowski, tak? Znaczy te zaburzenia noise, który pochodzi z różnych obserwacji, te noise są niezależne i każdy kolejny są wariancje sigma j z fakt, tak? Czyli to jest założenie rosyjskie. No, tak jak powiedziałem na początku, tutaj zarówno liczba obserwacji, jak i punkty x i j oraz te precyzje, nazwijmy to precyzją sigma j, czyli te wariacje, możemy wybierać. Tak? To jest taki bardzo ogólny model. Tą informację nazywamy nieadaptacyjną, ponieważ no, punkty x, j i te wariacje sigma j
są wybrane niezależnie od funkcji F, czyli dla każdej funkcji F obliczamy tych samych pokres, to są wariancje. No. W przeciwieństwie do informacji adaptacyjnej, której no, też podlegają wyborowi, to znaczy tak, wybieramy X1 i wariancję sigma 1, obliczamy, czy tam obserwujemy Y1, to jest wartość dokładna plus noise, tak? Na podstawie Y1 wybieramy X2 i także drugą wariancję, obliczamy w umycie X2, dostajemy Y2, Y3 obliczamy, bazując na wyborze X3, zależnie od tego, co dostaliśmy wcześniej. I sygnaliczny również, i tak dalej. No i gdzieś musimy skończyć ten nasz proces. Musimy się skończyć. No w praktyce no, mam prawie kryterium kończącym opisać pewne funkcje, prawda? Natomiast teoretycznie przy modelowaniu po prostu wygodnie jest założyć, że mamy pewną kontrolę dziedziny, tak? Y. To znaczy Y jest zbiorem pewnych ciągów skończonych. I ten proces się kończy wtedy, kiedy otrzymamy ciąg, który należy do Y. No i żeby to wszystko miało sens i dobrze było zdefiniowane, no to zakładamy, że zawsze istnieje dokładnie dla nieskończonego, dowolnego nieskończonego ciągu rzeczywistego zawsze istnieje dokładnie jedno N, także Y1 należy. No to jest takie wygodne wymodelowanie. I też wygodnie sprowadzić. IF to jest miara prawdopodobieństwa na Y. I to jest piodek, to jest rozkład prawdopodobieństwa no, informacji tak, na Y dla danej funkcji. Jak się zmienia, to IF oczywiście też się zmienia. No, oczywiście, jeśli informacja jest nieadaptacyjna, to IF to jest rozkład losowski wybrałby z macierzowej wariancji diagonalnej sigma square, sigma kwadratu. W ogólności to jest bardziej skomplikowane, ponieważ Y nie musi być RN, tak? No, skomplikowany tych ciągów. No i informacje identyfikujemy przez duże pi, to jest zbiór tych wszystkich No to jak już wiemy, co to jest informacja, to aproksymacja to jest po prostu, jak już mamy informację Y, no to kombinujemy ją w jakiś sposób, używając przekształcenia phi, dostajemy funkcję z czyszczenia delta. No to oczywiście tutaj ja o tym nie mówię, że pani niezależności musi być spełnione. I wtedy algorytmy często nazywa się algorytmem, tak? Nie wszyscy przyjmą na to nazwę. W tym przypadku. Błąd algorytmu używającego tej informacji no, to jest po prostu no, dla danej funkcji F. Bierzemy błąd oczekiwany, bo Y jest w jedną osobą, z rozkładu pi, więc bierzemy normę LP do tej potęgi, uśredniamy ze względu na pi, a później bierzemy jeszcze sub po pewnym zbiorze H. No może od końca. Tutaj wprowadzamy taką seminormę, to jest ta minimalna stała kaldera dla funkcji E. Wiem, że ta pochodna jest kandelowska, więc to jest ta maksymalna, to jest stała kandela dla funkcji, dla tej pochodnej, prawda? Jeżeli max to wszystkich pochodnych, jest taka seminorma i H to jest zbiór wszystkich funkcji z naszej przestrzeni, dla których ta seminorma stanowi się. Czyli to jest kula jednostkowa, to jest seminorma. No tak zdefiniujemy błąd. Teraz tak, ale w tytule było złożoności, tak? Nie było tutaj złożoność, więc trzeba jakoś zdefiniować również koszt. No i tutaj jest istotne założenie, mianowicie, że
Następnym elementem tego modelu jest funkcja kosztów. To znaczy, my zakładamy, że możemy obliczać wartości funkcji z dowolną dokładnością, z dowolnym sigma, prawda? Natomiast no, oczywiste jest, że musimy założyć, że im dokładnie obliczamy, im mniejsza ta wariacja, tym więcej musimy zapłacić za to. Prawda? I to reguluje funkcja kosztów, która no, oznaczają przez dolar, co jest naturalne. No, i też naturalne założenie, że nie jest rosnąca, to znaczy, no, jeśli dokładność wzrasta, czyli to koszt też wzrasta. No. No i dzięki temu, że ta funkcja kosztu jest definiowana w sposób dosyć ogólny, to można modelować różne rzeczy tutaj, szczególne. Na przykład, jeśli funkcja kosztu jest 1, to znaczy, że możemy obliczać z dowolną dokładnością, tak naprawdę to odpowiada sytuacji no, bardzo znanej, kiedy informacja jest dokładna. Tak, no. Żeby być bardziej dokładnym, to znaczy założenie jest zerowe z dokładnością, z prawdopodobieństwem 1. Tak. To jest znany przypadek, już kilkadziesiąt lat temu rozwiązany. To jest precyzja. Jeśli mamy takie założenie, że zawsze obliczamy, możemy obliczać jedynie z dokładnością sygnału dodatnio, to jest taka sytuacja, no, którą właśnie najczęściej się rozpatruje, to no, temu odpowiada taka funkcja kosztu, tak? Znaczy nieskończoność, jeśli sigma jest mniejszy od sigma 0, 1 sigma większy od sigma 0. No i inna funkcja kosztu to jest wzrasta wielomiarowo, tak? Wielka funkcja zwrotności sigma. Taka funkcja albo taka funkcja. Tak, znaczy tutaj ta jedynka mówi nam, że tak naprawdę musimy coś zapłacić w momencie, kiedy w ogóle dotkniemy tak naszego przyrządu pomiarowego. Czyli to jest takie entry fee. No to jest naturalne założenie. Natomiast no, ta funkcja w jakiś sposób też będzie ważna. Dobrze, to nie koniec jeszcze. Modelowania, bo no, musimy definiować złożoność naszego zadania. Więc jeśli mamy funkcję kosztu, no to dalej informacji koszt definiujemy po prostu. Uśredniamy koszt po każdej funkcji i bierzemy zupełnie z naszej klasy. Tak? To jest uśrednienie po naszej mierze dla danej funkcji F. I później subtrahujemy po F, tak? Oczywiście, jeśli korelacja jest nieadaptacyjna, no to zawsze mamy sigma i ustalone, mamy N tych odliczeń, więc koszt jest po prostu suma kosztów poszczególnych. Tak? Natomiast tutaj to jest ogólny przypadek adaptacyjny, więc tutaj musimy to uśrednić. No i w końcu złożoność naszego zadania, epsilon złożoność. To jest minimalny koszt, jak musimy zapłacić. Tak naprawdę jest złożoność informacyjna, tak? Tylko interesuje nas koszt informacji. Minimalny koszt informacji, dla której istnieje algorytm, także błąd jest epsylon. Tak? Naturalny. Także to jest kilka tych takich elementów tego modelu. To jest informacja, tak? Algorytm, definicja kosztu i złożoność. No i teraz już jesteśmy gotowi, żeby przedstawić główne twierdzenia, które tutaj chciałbym zaprezentować. I to w tym twierdzeniu wykorzystywana jest no, taka funkcja pomocnicza kosztu. Wygodnie ją zdefiniować w ten sposób, że ona jest ten dolar z dachem. Od x to jest koszt od x do minus 1 drugiej. W przypadku, kiedy x znaczy 0, to jest minus. Ta granica istnieje ze względu na odmienność. Dobrze, no to idziemy do twierdzenia. To jest kilka przypadków, tak? To nie są oczywiście wszystkie przypadki, to jest to funkcja kosztu ogólności. Bardzo skomplikowana, falować może. Więc najpierw następny przypadek, kiedy
Funkcja kosztu jest cała C, no, na przykład 1, tak? No to wtedy nie jest, to jest znany, jak powiedziałem, wynik. Ta złożoność jest na poziomie 1 przez epsilon potęgi R przez gładkość R plus rho. No to oznacza dokładność ze względu na stałe. No, to informatycy nazywają teta. No niestety no, te stałe tak naprawdę nie są dokładnie znane. To jest z innym problemem. Więc tutaj wszystkie te wyniki są z dokładnością stałych. Niezależnie od epsylu. Niezależnie od epsylu. I teraz tak, rozpatrzymy przypadek, kiedy ta funkcja pomocnicza po prostu jest wypukła, wklęsła albo wypukła. Tak? Jeśli ona jest wklęsła, to złożoność jest na poziomie, no co to tutaj dla informacji dokładnej, razy wartość funkcji kosztu na tym epsylu. Tak? To jest tak. Natomiast jeśli funkcja jest wypukła, ta funkcja pomocnicza kosztu, to wtedy no tutaj trzeba rozpatrzyć też dwa przypadki. Jeśli wartość w zerze jest dodatnia albo pochodna w zerze jest większa od zera, no przy tych założeniach pochodna istnieje, to złożoność jest na poziomie, no tym, i to jeszcze jest dwójka, tak? Czyli razy 1 przez epsylon do kwadratu. No i tutaj trzeci przypadek, on jest taki prosty, taki patologiczny, powiedziałbym, taki artefakt, tak? Jeśli ona jest, funkcja pomocnicza kosztu jest wypukła i pochodna, ale zarówno jak i wartość jest na zero, to złożoność jest zerowa. Znaczy, to znaczy, że możemy dla każdego epsylon istnieje algorytm, informacji algorytm używające tej informacji, także koszt obliczenia z zapewnością epsylon jest dowolnie mały. Tak? Dowolnie mały. Ja może nawet skomentuję to i później się nie będę zajmował. To jest ten przypadek, kiedy funkcja kosztu bardzo szybko maleje do zera, kiedy sigma, że tu jest skończoność, czyli z coraz mniejszą dokładnością obserwujemy i to pozwala nam na taki zabieg, że możemy sigma wziąć bardzo duże, czyli obserwować z bardzo małą dokładnością. Nie, ale wtedy koszt też jest mały, tak? Później wziąć średnią i dzięki temu mogę zmieniać do zera z tym kosztem. Nie? Więc to jest taki, no bardzo odnotowanie, no, ale może nie jest to takie naturalne. No to jest, kiedy koszt jest co najmniej jeden, tak? Czyli to on coś nie oczywiście. Muszę to tak nigdy nie zachodzić. No. No i teraz te przypadki szczególne. Jeśli mamy no, funkcję kosztu stałą 1, to tak jak powiedzieliśmy, to jest to. Jeśli mamy tą funkcję kosztu, że taką, to znaczy obserwujemy zawsze z dokładnością sigma 0, nie możemy obserwować z dokładnością mniejszą, no to mamy to. Więc w tym przypadku, tego wzrostu wielomianowego funkcji kosztu, mamy ta funkcja pomocnicza, to jest 1 plus x do t, więc ona jest wypukła, t jest większe 0, większe 1, tak, klęsła 1, t jest mniejsze 1 i wtedy po zastosowaniu twierdzenia dostajemy coś takiego. To jest minimum t i 1. Dlatego na się jeden jest wypukła i wklęsła, więc te oba zarówno być jeden, mogą być zastosowane. No. Teraz tak, czyli to jest wspólne twierdzenie. Teraz wypada coś powiedzieć na temat, się przyjmuje. Znaczy, ja może zacznę ograniczeń górnych, tak? No, ograniczenia górne na złożoność dostaje się oczywiście poprzez wskazanie odpowiedniej informacji o tak? Odpowiedniej koszcie, które mają miał te psy.
operowanie sepsydy. No i tak, jeśli ta funkcja pomocnicza kosztu jest klęsła, to wystarczy, znaczy może najpierw powiem, że tutaj nie trzeba tak naprawdę wymyślać jakichś specjalnie skomplikowanych metod, które oczywiście istnieją, tak, dla aproksymacji funkcji z noise, szczególnie z nieparametrycznej aproksymacji, inwestymacji się do natomiast tutaj, żeby otrzymać ten teoretyczny wynik, tak, to wystarczy po prostu wziąć grid, czyli taką siatkę regularną na naszej dziedzinie i obserwować wartości z dokładnością sigma równa epsilon. Czyli sigma będzie zależało od epsilon, a później zastosować zwykłą wielomianową aproksymację, interpolację, przy czym tutaj ta interpolacja korzysta z wartości obliczonych, tak, zaobserwowanych. No. Więc tutaj robię to wygładzane, nie będzie trzeba robić. Natomiast w drugim przypadku, kiedy funkcja kosztu pomocnicza jest wypukła i no, albo wartość zero jest wydatnia, pochodna jest wydatnia, no to mamy dwie możliwości. Możemy wykorzystać powtórzenie, czyli oversampling, albo wygładzanie. No, jeśli chcemy normalnej możliwości powtórzenia, to mamy taki rzadszy trochę hybrid. Obserwujemy z dokładnością sigma 0 do kwadratu, która jest stała, tak? W tym przypadku ona jest niezależna od epsilon. Tutaj sigma zależała od epsilon, tutaj nie musi być, czyli zawsze obserwując tą samą dokładnością. Sigma 0 może być tutaj dowolny, to też nie dowolny. Nawet 100. Czy się tutaj stała 100? No ale forma jest, byle byłoby dodatnie, tak? No i później, jak już mamy ten oversampling, to bierzemy do każdej wartości funkcji średnią z tych naszych obliczeń i po prostu znowu tą wielomianową interpolację, kawałkami wielomianową interpolację stosujemy rzędu R, no bazując na tych uśrednionych danych. Tak. Natomiast jeśli nie chcemy używać powtórzeń, no to możemy po prostu wziąć siatkę trochę gęstszą niż tutaj. To nie jest, nie rysuję wzoru, nie zanudzać, ale tak siatka może być trochę gęstsza niż ta, ponieważ są pojedyncze obserwacje w danych punktach. No, ta sama jest wariancja. No i stosujemy później wielomierną interpolację, ale na danych, które są trochę wygładzone. No znowu sposób wygładzania jest bardzo dużo. Wiele technik, tak? Tutaj okazuje się, że bardzo prosta technika no, dobrze tutaj no, daje pożądany wynik. Mianowicie mamy, trzeba zaprezentować taki jedynie rysunek porządkowy. No to jest bardzo prosty ten przypadek jednowymiarowy i R równa się 1, tak? Czyli minimalna płaskość. Wtedy interpolujemy wielomianami jednej zmiennej, kawałkami liniowej, są interpolacje. Więc tak, funkcja, którą aproksymujemy, to jest kolor niebieski, ta cienka. Więc tak, te kropki czerwone, zielone, to są wyniki obserwacji, tak? I one są na punktach równoległych, tak? Pierwszy punkt, zielony, czerwony, zielony, czerwony, tak, na przemianie, one są równoległe. I teraz to są dwie aproksymacje. Tam w ogólności mamy więcej niż dwie aproksymacje, te częściowe. Znaczy tak, bierzemy co drugą kropkę, znaczy co drugą obserwację koloru zielonym, bierzemy tą pierwszą interpolację, tak? Później przesuwamy o jeden w prawo, co drugą obserwację, mamy drugą interpolację danych, a później bierzemy po prostu średnią tych dwóch zielonych.
zielonej, krzywej, czerwonej dostajemy tą czarną linię, która jest odpadła w symbolu po niebiesku. Chyba trywialny sposób wybadania, ale tutaj akurat daje to. No, my się nie bijemy o skałę, tak więc w tym sensie to jest optymalne. No dobrze. To teraz lore, tak, czyli w jaki sposób dostaje się powierzchnia dolna. No, znowu ja oczywiście całego tego procesu nie pokażę, tylko główna idea. No zwykle jest tak, jak problem jest skomplikowany, no to redukujemy do prostszego problemu. Tak? Więc tutaj też coś takiego się robi. Ten pierwszy krok jest dosyć znany i często używany, to znaczy redukujemy nasz problem prostszego i on jest zdefiniowany na przestrzeni sensu wymiarowej. Tutaj N jest w jakiś oczywiście specjalny sposób wybrane. Natomiast te funkcje psi, no to są tak zwane bump functions, te funkcje. One są tam wybrane, żeby miały parami rozłączne nośniki. W ten sposób sprowadzamy ten problem, przynajmniej jeśli chodzi o łączność dolne, skorzystać do problemu prostszego. No i tutaj przy tych założeniach, jeśli obserwujemy wartość funkcji x, na przykład ten x należy do nośnika tej funkcji, no to on nie wpływa, nie niesie żadnej informacji o funkcji pi1, o innych funkcjach. Tak? Więc te obserwacje, tak jakby wynik obserwacji, czy interpretacja, czy może ilość informacji wysiana przez poszczególne informacje, ona jest niezależna. Tak? Więc tak naprawdę to zadanie sprowadza się do takich problemów jednowymiarowych. Bardzo prosty program jednowymiarowy, mianowicie aproksymacji funkcji z pewnego przedziału na podstawie jej obserwacji, tak? Znowu z języka kawcowskiego. Znaczy, to zadanie wydaje się bardzo proste, ale tak naprawdę ono nie jest takie trywialne, jeżeli dostaje dokładne wyniki. Trzeba troszeczkę nalać, czyli statystycy też troszeczkę w tym pracowali. No jakie tutaj są jeszcze problemy do rozwiązania tak naprawdę po drodze, tak? Bo na przykład przy informacji dokładnej często jest tak, częściej jest tak, że szczególnie dla zadania aproksymacji, że adaptacja nie pomaga. To jest takie ogólne twierdzenie, tak, że tego rodzaju modelach informacji nie pomaga dla informacji dokładnej. Funkcja kosztu zero. I także algorytmy optymalne, które uzyskają faktory kapsyny złożoności zero, osiągają one są liniowo zależą od danych, czyli od ikreta. Czyli informacja jest nieadaptacyjna i ta informacja jest w sposób liniowy przetwarzana. Tutaj to nie jest takie oczywiste. I tak naprawdę prawdą jest, że i adaptacja pomaga, i optymalny algorytm jest nieliniowy. Tylko chodzi o to, że ta nieliniowość pomaga tylko troszkę, i adaptacja też pomaga tylko troszkę. Czyli jeśli nie bijemy się o stałe, to mówimy, że adaptacja nie pomaga. I algorytmy nieliniowe są lepsze od liniowe. To może jeszcze tylko. Na temat tego właśnie problemu jednowymiarowego. To jest bardzo prosty, jeszcze raz problem. Każdy może sobie tutaj wyobrazić, co się dzieje, ale bardzo fajne ćwiczenie. Tak? Jeśli mamy tylko jedną obserwację, czyli w tym aproksymacie z przedziału tam tau na podstawie jednej obserwacji. No taki prosty algorytm, który w zależności od relacji między sigma i tau. Jeśli sigma jest mniejszy od tau, no to algorytm daje migrę, czyli wierzymy naszym danym, tak?
Natomiast jeśli sigma większy od tau, no to nie wierzymy naszym danym i aproksymujemy R przez 0. Tak? No to wtedy ten błąd wyraża się w ten sposób. Czyli to jest tak naprawdę proporcjonalne do tau i sigma. Tak? Dla L2 mamy po prostu tutaj jedynką, czyli to jest dokładnie minimum tau sigma. Czyli ja nie mówię, że to jest optymalny algorytm, tak? To jest algorytm liniowy. To jest algorytm liniowy, tak? Znaczy, bo to jest liniowe, to jest liniowe. Natomiast to nie jest optymalne. Tak, może troszeczkę lepiej, ale znowu zawsze to będzie proporcjonalne. I teraz trzeba zobaczyć jeszcze wielokrotne obserwacje. Znaczy tutaj nie mam wyboru, tak? Znaczy obserwujemy F z pewnym noise'em. I ten noise to zaburzenie. One są niezależne, tak? Mamy pytanie obserwacji i to jest wolnością i sigma i do kwadratu. No i okazuje się, że tutaj można dostać w ten sposób niezbyt skomplikowany. No, tutaj znowu kłopoty są z tą nieliniowością. Tak? Trzeba pokazać, że ta nieliniowość nie pomaga za dużo. No ale to można zrobić i okazuje się, że no, wtedy błąd takiego algorytmu, który używa tej informacji, czyli N obserwacji z takimi zaburzeniami, jest ograniczony z dołu przez to jest pewna stała. 0,22 razy minimum tau i N do minus 1 do teraz N duże to jest suma kwadratów odwrotności naszych sigm. Na to można patrzeć jako koszt dla funkcji, koszt informacji dla funkcji kosztu dolar od sigm, to jest sigma i to jest okej. Nie, nie właśnie pomaga. Oczywiście, jeśli mamy jedną obserwację, no to N do minus 1 druga to jest po prostu sigma. Więc to się skleja z tym przypadkiem. No i dobra. Tutaj już tylko napisałem. No, to jest już bardziej skomplikowane, żeby pokazać, że adaptacja nie ma. Tak? Czyli jeśli mamy adaptacyjną informację, użyjemy adaptacyjnej informacji, przy czym adaptacja tutaj na czym polega? Adaptacja polegałaby na wyborze jedynie sigma, tak? No bo tutaj nie mamy wyboru, F jest warunkiem, po prostu obserwujemy po prostu ten warunek F i to, co się może zmieniać adaptacyjnie to sigma. Więc tutaj dla adaptacyjnej informacji można pokazać podobne ograniczenie dolne, to jest trochę mniejszą stałą. Tak? Natomiast N jest tak jak tutaj, to jest średnia, no po prostu koszt, tak? Koszt informacji tej adaptacyjnej z taką funkcją kosztu. Więc to nasze ograniczenie dolne to jest taki proces, tak? Ostatnio mamy problem nieskończenie wymiarowe. Sprowadza do problemu skończenia wymiarowego, a później wykorzystujemy fakty dla po prostu trywialnego, znaczy trywialnego, z pozoru trywialnego problemu jednak sklejamy. No i dobra, to właśnie jest wszystko, co się robi. Tutaj, no, jeśli chodzi o to podejście statystyczne, znaczy dolna to jest znany statystyk, prawda, ze Stanfordu, który no, dużo, dużo zrobił właśnie między innymi problem jednowymiarowy. On to też potrzebował pewnych rzeczy bardziej skomplikowanych. To są starsze prace, tak? Znaczy to, co ja tu mówię, bazuje na tej pracy, w tym samym tytule. Ona ukazała się w 20 roku, więc te wyniki są dłuższoletnie, no, ale postanowiłem tutaj mówić o nich, ponieważ chcę wydać sprawę, że tak naprawdę to już na żadnej konferencji o tym nie mówiłem. Więc była to okazja. No dobrze. To dziękuję.